kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na makijaż, właściwie taki chat make-up. Przetestujemy bardzo dużo nowości w mojej toaletce. Produktów będzie co niemiara, więc koniec tego gadania takiego wstępnego. Zaczynajmy makijaż. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy od brwi. Ostatnio skończyła mi się moja ulubiona kredka z Make Up For Ever i będąc w Złotych Tarasach kupiłam sobie kredkę z NYXa. NYX Micro Brow Pencil i to jest kolor ash brown i zobaczymy, jak będzie się spisywała. To, co mnie niepokoi na samym wstępie, to to, że kredeczka jest mikro cienka. Wiem, że niektórzy lubią takie kredki. Ja nie do końca, ale bardzo mi się spodobał kolor i dużo dobrego słyszałam o kredkach z NYXa, więc stwierdziłam, że spróbuję. Jeszcze tylko dodam tyle, że nie mam kompletnie na sobie żadnego makijażu, żadnej bazy, niczego. Także zaczynamy właśnie od brwi. No to już mogę Wam powiedzieć, że kredka zostanie u mnie, bo bardzo dobrze się nią maluje. Teraz wyczeszę brwi. Dobrze, że tu jest szczoteczka. Bardzo lubię takie właśnie kredki, które mają od razu szczoteczkę. I teraz utrwalę brwi żelem z Benefit Ready Set Brow. Jest to przeźroczysty żel do brwi. No powiem Wam, że bardzo szybko zastyga żel i robią się włoski takie gumowe, coś takiego. Niesamowity w ogóle efekt. I są takie ujarzmione. I teraz przejdziemy do makijażu powiek i zamiast bazy pod cienie użyję produktu z Bare Minerals. Jest to kremowy cień do powiek. Ja już chyba o nim Wam mówiłam. Obecnie jest to moja ulubiona baza, taka codzienna. Bardzo lubię ten produkt. Pod łuk brwiowy nałożę jeszcze kredkę z Benefit Highbrow Pencil. Jest to wersja matowa. Ja nie lubię błysku pod łukiem brwiowym, nie lubię perłowych cieni, ani kredek, ani żadnych innych barierów. Lubię, jak ta przestrzeń jest matowa i taka, wiecie, wyczyszczona ładnie. Cienie, które dzisiaj będę używać, będą z paletki Glambox edycja pierwsza. Bardzo długo ta paletka czekała na test i nie wiem dlaczego dopiero dzisiaj ją zaczynam używać. Nie mam pojęcia. Tym bardziej, że w takiej samej paletce mam cienie neutralne i uwielbiam je, także nie wiem dlaczego dopiero dzisiaj. Już się poprawiam i sięgam po cienie z Glambox. Najpierw zacznę od tego najjaśniejszego beżowego cienia pod łuk brwiowy na całą powiekę, tak wiecie, żeby zagruntować tutaj bazę, mimo tego, że ona już jest bardzo sucha i nie potrzebuje gruntowania. No to ja tak z przyzwyczajenia Teraz zaznaczę załamanie powieki takim brzuskwiniowym, delikatnym kolorem, lekko brudnym, takim myślę, że idealnym do zaznaczenia załamania powieki, bo przecież załamanie powieki nie musimy tylko zaznaczać brązami. Na pewno ten kolor trafi na środek powieki i coś z fioletami zrobimy. Tak myślę. No zobaczymy. Także zaczynam od tego koloru. Sięgam po pierwszy fiolet, mocno zgaszony, i będę zaznaczała zewnętrzny kącik. Wracam do tego brudnego, brzuskwiniowego koloru i troszeczkę rozetrę fiolet, ale powiem wam, że kolor mi się bardzo podoba, bo on się rozciera w taki kolor różowawy. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Na środek powieki, ale delikatnie też w wewnętrznym kąciku nałożę cień bardzo mocno błyszczący, brzoskwiniowo-złoty. Myślę, że on będzie się fajnie prezentował. Nakładam go precyzyjnym pędzelkiem, żeby nie wejść za wysoko, tylko trzymać się ruchomej powieki. Aby efekt był mocniejszy, takiego błysku drobinek, to nałożę primer z NYX-a, glitter primer, na środkową część powieki ruchomej. Do tego celu użyję pacynki z Inglota, to jest taka gumowa pacynka 45S. W samym wewnętrznym kąciku nałożę najjaśniejszy cień z palety, on jest perłowy, i potem przetrę go tym kolorem, żeby to nie był taki biały, perłowy cień, tylko właśnie taki przechodzący troszeczkę w kolor tej brzoskwini. Wracam do tej złotej brzoskwini i dokładam na środku powieki, delikatnie w wewnętrznym kąciku. Zrobię drugie oko i wrócę do was, żeby pokombinować, co tu jeszcze dołożyć. Makijaż powiek mamy już prawie skończony. Chciałabym jeszcze przyciemnić delikatnie zewnętrzny kącik. I tutaj mamy taki bardzo ciemny, fioletowy kolor. I dosłownie odrobinkę dodam w wewnętrznym kąciku. Wrócę do poprzedniego fioletu, który rozciera się w taki ładny, różowy kolor i dodam go na granicę z brzuskwiniowo-złotym kolorem. Wracam do pędzelka od złoto-brzoskwiniowego koloru i delikatnie przetrę te kolory przez siebie. Posprzątam teraz pod okiem i zajmiemy się dolną powieką. Tak jak powiedziałam, zajmiemy się teraz dolną powieką i najpierw nałożę czarną kredkę na linię wodną i to jest Inglot Koch Pencil 05 i potem będę rozścierać fioletem i tym brzoskwiniowym cieniem, tak wiecie, delikatnie, żeby przetrzeć ten czarny kolor, żeby on nie był taki smolisty. Makijaż powiek mam już gotowy, pora zająć się cerą, aby wszystko to ładnie razem wyglądało. Musicie pamiętać, że jeżeli używacie takich kolorów jak fiolet, róż, pomarańcz, to trzeba bardzo dobrze ujednolicić cerę, ponieważ przy takich kolorach łatwo uzyskać efekt zmęczonych, chorych oczu, no i to nie wygląda dobrze. Także dobrze ujednolicona cera to jest podstawa, także dzisiaj taki porządny makijaż twarzy. Jako pierwszy produkt nałożę bazę pod makijaż. Jest to Bare Minerals Blemish Remedy i to jest baza teoretycznie matująca, ale ona ma wiele innych jeszcze właściwości. Ja ją bardzo lubię. Ona bardzo fajnie koi skórę i kontroluje wydzielanie sebum. Jaki dzisiaj będę używać, to Catrice HD Liquid Coverage w kolorze 010, ale jeszcze dodam do niego troszeczkę produktu, który mi rozjaśni podkład. Niestety 0,10 jest dla mnie jeszcze troszeczkę za ciemna i użyję nowości. Jeszcze nie używałam, nie wiem, czy się sprawdzi, mam nadzieję, że tak. Jest to Kobo Professional White Brightener Mix, czyli taki produkt do rozjaśniania korektorów, podkładów. Bardzo podobny produkt ma NYX. Ja go nie używałam, więc nie potrafię powiedzieć, czy jest dobry, czy nie. Podkład naleję na płytkę. I do podkładu dam odrobinkę rozjaśniacza, tak to nazwijmy. Tak to wygląda. Dzisiaj użyję Beauty Blendera, bo mam ochotę na to, żeby makijaż był taki mocno wtopiony. Podkład mamy już nałożony, więc pora na korektor i dzisiaj będę testowała korektor z NARS-a w kolorze Vanilla 2. To jest korektor, jak widzicie, w słoiczku, podobno bardzo mocno kryjący i podobno za granicą to jest hit, w Polsce jest to nowość. Jak wiemy, NARS-a mamy od niedawna, więc jestem bardzo ciekawa, jak się będzie spisywał. Korektor będę nakładać delikatnie pod oczy i na niedoskonałości, które jeszcze tutaj gdzieś przebijają. To, czego Wam chyba nie powiedziałam, to to, że nałożyłam oczywiście tusz do rzęs i jest to Artdeco All-in-One Panoramic Mascara. Był test tego produktu, bardzo jestem zadowolona z maskary. Także tyle, jeżeli chodzi o maskarę. Teraz przetestujmy korektor. Bardzo jasny, aczkolwiek obawiam się, czy nie będzie tak czy siak dla mnie za ciemny, bo ja to ostatnio jestem strasznie blada. O, jaśniutki, jak miło. Nawet jaśniejszy od podkładu. Nowość. Bardzo ładny kolor. Jestem zaskoczona. Korektor bardzo mi się spodobał. Kolor, jego konsystencja, pigmentacja. Naprawdę wow. Więc teraz wypadałoby przypudrować podkład i korektor. Najpierw pod oczy nałożę mój ulubiony puder z Ben Nye'a w kolorze Fair. I nałożę puder z wilżoną gąbeczką Beauty Blender, żeby, wiecie, tak wcisnąć puder. A resztę podkładu przypudrujemy czymś innym. Tak jak wam powiedziałam, resztę twarzy przypudruję innym produktem i będzie to puder z Make Up For Ever Ultra HD. Ja miałam wersję HD bardzo dawno temu i miałam mieszane uczucia. Otwieramy. I wezmę taki dość duży pędzel. Jest to Glambox chyba 14. Niestety zmył mi się napis, więc nie do końca wiem. Już kończymy nasz makijaż. Teraz nałożę bronzer Hoola Lite. Bardzo ładny, delikatny kolor. Jeżeli jesteście bardzo blade i hula taka klasyczna, no to nie jest wasz kolor, to polecam wam serdecznie Hoola Lite, bo to jest piękny kolor, bardzo delikatny. Nie jest to kolor zimny, taki siny. No moim zdaniem w sam raz nazwałabym ten kolor takim bardzo jasno kakaowym, ale takim beżowo-kakaowym kolorem. Róż, jaki dzisiaj użyję, to jest dawno nieużywany przeze mnie róż z NYX-a i to jest słynny kolor Angel. Bardzo, bardzo dawno nie używałam. Szczerze mówiąc, jak robiłam porządki, to wpadł mi w dłonie i stwierdziłam, no kurczę, trzeba znów go zacząć katować, bo to jest przepiękny, delikatny kolor. Szkoda by było, żeby tak leżał w samotności i się kurzył. Ostatni produkt, który nałożę na twarz, to będzie rozświetlacz i delikatnie nałożę na szczyty kości policzkowych i to jest produkt z My Secret Face Illuminator Powder w kolorze Sparkling Beige. To jest nowość w drogerii Natura, jakiś czas temu się pojawił i podobno jest rewelacyjny. Przekonajmy się razem. Nałożę pędzelkiem od różu, bardzo delikatnie nałożę, bo wiecie, że ja nie lubię za bardzo za dużej ilości rozświetlenia. Bardzo ładnie wygląda. Delikatny. Bez drobinek, tylko taka piękna tafla. Wow. Aparat się trochę przegrzał, więc musiałam zrobić pauzę. Nałożyłam do końca rozświetlacz i wygląda przepięknie. A poza tym dodałam jeszcze rozświetlacza wewnętrzne kąciki, bo podoba mi się ten kolor. Rozświetlenie, ale beżowe, więc naprawdę rozświetlacz jak najbardziej bardzo, bardzo, bardzo ładny. Ostatnia rzecz, jaką w ogóle dzisiaj chcę nałożyć razem z wami, to szminka i dzisiaj wybrałam szminkę z NARS-a. To jest chyba miniaturka, tak mi się wydaje i to jest kolor Orgasm i powiem wam, że kolor jest bardzo ciekawy, brzoskwinia z bardzo delikatną złotą poświatą. No, powiem szczerze, prezentuje się w opakowaniu bardzo, bardzo ładnie, a teraz zobaczymy, jak się będzie prezentowała na ustach. No dobra, a tak to się prezentuje. Ciekawy kolor. Bardzo fajna formuła, jeżeli chodzi o samą konsystencję szminki i bardzo przyjemne nawilżenie. To trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o kolor, to jest to kolor bardzo ładnej brzoskwini, ale z bardzo dużą ilością złotych drobinek. I myślę, że to będzie idealny kolor latem, kiedy będziemy troszeczkę opaleni i taki błysk, takie drobinki będą tylko podkreślały naszą opaleniznę. No kolor ładny, trzeba przyznać. Poza tym konsystencja bardzo mi odpowiada, bo jest taka nawilżająca, aksamitna, także jestem na tak. Tak prezentuje się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas i zobaczymy się już niedługo w kolejnym moim filmiku. Jeżeli chodzi o produkty, które dzisiaj testowaliśmy, to wszystkie linki zostawię Wam w opisie. Na bieżąco mówiłam Wam, co myślę o tych produktach, więc nie będę już teraz podsumowywać. Ja tutaj nie zauważyłam żadnego produktu, który by mnie zawiódł, a było kilka takich, które na pierwszy rzut oka nie do końca przemawiały do mnie. A proszę, jak to wszystko ładnie wygląda. Ja jestem zadowolona z efektu końcowego. Mam nadzieję, że Wy też. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Koniecznie mi zostawcie kciuka do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. A my się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. Aha! Koniecznie mi napiszcie w komentarzach, czy znacie któryś z tych produktów, co o nich uważacie, jakie macie swoje jakieś przemyślenia, bo jestem bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń, także czekam na Wasze komentarze, ściskam Was ciepło i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!